Nasza ekipa budowlańców ma małe wakacje, a Karol przyjechał pograć z nimi w siatkówkę. Ups! Karol, musisz mieć oczy dookoła głowy. Ktoś chyba potrzebuje super ciężarówki. Karol, wydarzył się mały incydent na naszej arenie wyścigowej. Kiedy Ben oglądał Jerry'ego jeżdżącego po pętli, nagle wylał klej. Jerry po nim przyjechał i przykleił się na samym szczycie pętli. Musisz go stamtąd ściągnąć, zanim spadnie. Ten klej jest wszędzie! Ben, uważaj, twoje koło! Uch, całe szczęście! To było tylko jedno koło. Super ciężarówko, nie możesz jeździć po kleju. Inaczej ty też się przykleisz jak Jerry. Masz jakiś pomysł? Co? Chcesz użyć tego piasku? Jak rozsypiesz ten piasek na klej, klej przestanie być klejący. Aha, W porządku, ale jak go przetransportujesz? Jerry, trzymaj się! Super ciężarówka jedzie z pomocą! Tak jest! Klej został zneutralizowany przez piasek i można w końcu jeździć! O nie, ta słoneczna pogoda nie pomaga! Rozgrzewa klej, którym przyklejony jest Jerry! On się zaczyna powoli odklejać! On może spaść w każdej chwili, super ciężarówko. Wymyśl coś! Dobry pomysł, Ben. Lepiej, żeby Jerry spadł na te opony, niż na twardy beton. W porządku, tylko nie możemy czekać, aż on spadnie. To musi być kontrolowany upadek. Nie dosięgniesz go, super ciężarówko. Wygląda na to, że jest tylko jedna rzecz, która może nam pomóc. Twój gadżet, super ciężarówko! Ach, już rozumiem. Użyjesz swojego lasera, żeby przeciąć klej. A wtedy Jerry spadnie na tą kupę opon. Tylko bądź ostrożny, super ciężarówko. W końcu to jest laser. Wow! Ostrożnie, super ciężarówko! Tak! Udało się! Jerry, nic ci się nie stało? Och, całe szczęście! Ale czemu jesteś smutny? Na pętli jest bałagan, przez co nie możesz trenować? Super ciężarówko, możesz to posprzątać? Tylko jak? Brawo, super ciężarówko, ona wygląda jak nowa. Teraz Jerry w końcu może zaliczyć tę pętlę. Jerry, jesteś gotowy? 3, 2, 1, start! Tak, udało mu się! Dziękujemy, super ciężarówko, do zobaczenia!
Wow, Jerry mknie niczym rakieta. Ha, to mi wygląda na bardzo nietypowy wyścig. Wow, tylko spójrz na tych fanów. Jerry, nie wolno się śmiać z wolniejszych. Jerry, ostrożnie! O nie, Jerry! Chyba będziemy potrzebować pomocy. Karl, ktoś cię potrzebuje! Super ciężarówko, ruszaj do akcji! Jerry i Bobby są już niedaleko superciężarówką. Zobacz tam, na rzece. Nasza rzeka jest zabrudzona tymi śmieciami. Co z tym teraz zrobisz, superciężarówko? Jerry, super ciężarówka, zaraz się zajmie tym bałaganem. Świetny pomysł, super ciężarówko. To działa. Widzisz, Bobby, nie ma się czym martwić. Super ciężarówka wie, co robić. Jerry, następnym razem musisz być trochę bardziej ostrożny. Też chcesz pomóc, Jerry? Jakie to miłe z twojej strony. Chociaż może lepiej powinieneś zostawić to super ciężarówce. Jerry! Super ciężarówko na pomoc! Jerry, trzymaj się! Jerry, szybko chwyć superciężarówkę! Superciężarówko, użyj swojego gadżetu! A co to takiego? Kolejna akcja wykonana na piątkę, superciężarówko. Wszyscy są ocaleni. Wow, tylko spójrzcie na Jerry'ego. On umie pływać. Pa, przyjaciele, do zobaczenia.
Hej, Karl. Cześć, Kari. Ależ dzisiaj mamy przerażający klimat. A to dlatego, że jest Halloween. I widzę, że jesteście na to gotowi. Te babeczki wyglądają przesmacznie. Haha, Karl, masz okruszki na ustach. Z drugiej strony też. Karl, ktoś potrzebuje twojej pomocy. Lepiej szybko jedź do domu. To Ben. Jest już przebrany na Halloween. Co oni wszyscy robią na placu budowy? Aha, Ben opowiadał straszne historie dla dzieciaczków. Co to było? Ta winda sama ruszyła. Teraz wszyscy tam na górze są więzieni. Karl, pomożesz im? Aha. Trzymajcie się, super ciężarówka już tu jest! Wciąż słyszysz jakieś dźwięki, Ben? To chyba nie był piorun. Karl, dzieciaczki i Ben muszą być natychmiast uratowani z tej platformy. Super ciężarówko, czy masz już jakiś pomysł? Super ciężarówka transportowa! Fantastycznie! Coś albo ktoś chce wjechać naszą windą! To on, ktoś tam wjeżdża! Szybciutko, dzieciaczki, musicie zeskoczyć! Już jesteście bezpieczni. Super ciężarówka zaraz was odwiezie. A tymczasem Ben rozwiąże tę zagadkę. Ben, spójrz za siebie! To jest prawdziwy wampir! Super ciężarówko, zrób coś szybko! Tak, ten spadochron będzie idealnym gadżetem, żeby uratować Bena. Skacz! Zaraz, zaraz. To żaden wampir. To wyścigówka Jerry w kostiumie halloweenowym. Super ciężarówko, dziękujemy ci za twoją pomoc. To było najstraszniejsze Halloween w historii naszego miasta. A teraz w końcu możemy skosztować naszego soczku i babeczek. Haha, wesołego Halloween, przyjaciele. Hej, Kerry, a dokąd się tak spieszysz? Co takiego? Walter nie przyszedł do pracy? Co to było? O nie, ale bałagan! Chyba potrzebna ci pomoc. Hej, Karl! Kari potrzebuje twojej pomocy! Walter nie pojawił się w pracy! Kari nie wie, gdzie on się podziewa!
Biedna Kerry, ona bardzo potrzebuje pomocy. O, chyba superciężarówka ma jakiś pomysł. Co to będzie za transformacja? Tak, to jest super helikopter! Jak ci się podoba bycie helikopterem, super ciężarówką? Wow, nie wiedziałem, że umiesz robić takie rzeczy. Teraz znajdźmy Waltera. Ha, chyba nie ma go w sklepie z oponami. Gdzie on mógłby się podziać? Też go nie ma? Zaraz, coś zobaczyłeś? O nie, to on! Walter, chyba jesteś w tarapatach. Spieszyłeś się do pracy? Nie zauważyłeś, że most się podnosi? O nie, super ciężarówko, pospiesz się i go uratuj! Jeżeli go nie zdejmiesz, on wpadnie do rzeki, a nie umie pływać. Masz już rozwiązanie? Twój gadżet? Wow! Wow! Wybrałeś śmigło z uchwytem. To będzie idealne! Nie martw się, Walter. Super ciężarówka cię uratuje. Już prawie cię mamy. Spokojnie. Tak! Haha, mówiłem, że będzie dobrze. Dobra robota, super ciężarówko. Walter jest ci bardzo wdzięczny. Walter, leć teraz szybko do Kerry. Do zobaczenia tam, super ciężarówko. Kerry jest bardzo ucieszona, widząc cię całego, Walter. Walter ma coś dla ciebie, super ciężarówko. Wow, ostrożnie, Walter! Wow, ten lód wygląda tak smakowicie! Smacznego, Karl! Do zobaczenia, przyjaciele! Edna, szybko zdejmij słuchawki! Przed tobą pali się ogień! O nie, ogień się rozprzestrzenia! Potrzebujesz szybko pomocy! Karl, w parku wybuchł pożar! Nasze miasto potrzebuje super ciężarówki!
Pewnie Edna, jak kopała, przecięła rurę z gazem. Super ciężarówko. W co się przetransformujesz, żeby ugasić te pożary? Renato. Super wóz strażacki? Ależ oczywiście! Dobra robota, ale wciąż mamy jeszcze sporo do ugaszenia. Super ciężarówko, po lewej! A teraz po prawej! Edna, super ciężarówka jest tu, żeby pomóc! Ten pożar rozprzestrzenił się po całym parku! Chcesz użyć jednego ze swoich gadżetów? Wow! Już nie mogę się doczekać, co tym razem wybierzesz! Armatka wodna? Fantastycznie! Wow, jak ona szybko gasi te pożary! Działa perfekcyjnie! O nie, super ciężarówko! W tym budynku jest coś wysoce łatwopalnego! Ale mało brakowało! Wow! Niezły trik, Marley! Ha, też się zgadzam. Wystarczy tych pożarów na dzisiaj. Co? Chcesz, żeby Marley przeskoczył przez ciebie? Okej, zobaczymy, czy mu się w ogóle uda. Wow, tylko spójrzcie, jak pędzi Jerry! Podoba ci się Walter? Wow, wow, wow! Mało brakowało do tragedii! O, chyba potrzebujecie lekarza. Poprośmy super ciężarówkę o pomoc. Karl, coś jest nie tak z Walterem i Jerrym. Chyba zachorowali. Możesz tam przyjechać? Super ciężarówka już tu jest! O, to nie wygląda za dobrze. Super ciężarówko, czy masz jakąś transformację?
Wow, super ambulans! Właśnie tego nam potrzeba! Super ciężarówko, powinieneś ich teraz zbadać! Otwórz buzię, Jerry! Super ciężarówka chce zobaczyć gardło! Balinda, Michumu! Co się dzieje, Walter? To nie będzie bolało, super ciężarówka tylko cię przebada! Prawda, super ciężarówko? O, od razu lepiej! A teraz powiedz Mówisz, że to samo co u Jerry'ego? I co z tym zrobimy? Kapa! O, maski przeciw kurzowi! To świetny pomysł! Dzięki nim nie będziecie wdychać kurzu i przez to kaszleć! Balinda! Oni wciąż nie wyglądają na zdrowych super ciężarówką. Co? Mają gorączkę? Chyba będziesz musiał użyć swojego gadżetu, super ciężarówko. Jerry, Walter, nic się nie martwcie. Super ciężarówka wie, co robić. Tak jest! Jeżeli zmniejszysz moc zamrażającego laseru, to schłodzi naszych przyjaciół i ich gorączka zniknie. Ale może przetestuj laser na czymś innym. Te ustawienie chyba jest zbyt zimne. Super ciężarówko, zmniejszaj jeszcze moc. Znacznie lepiej. Okej, jesteście gotowi? Nie denerwujcie się, super ciężarówka wie co robić. Wow, tylko spójrzcie na to. I gorączka zniknęła jak ręką odjął. Bardzo dobra rada. Super ciężarówka mówi, żebyście lepiej pojechali do domu i odpoczęli. Do zobaczenia później. Ha, no i wyglądacie na zdrowy. Walter wygląda na bardzo zadowolonego. Super ciężarówko, wygląda na to, że znowu nas uratowałeś. Dziękujemy.